Szanowni Państwo, wybiła 18, to może zaczniemy. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości zorganizowanej z okazji rocznicy koronacji Stanisława Augusta, 252 w tym roku. I już od 3 lat mamy w Łazienkach Królewskich taką tradycję, że Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską organizuje właśnie posiedzenia, w czasie których doktoranci, studenci, którzy zajmują się XVIII wiekiem, prezentują swoje osiągnięcia. Te wydarzenia odbywają się zawsze pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII, więc za chwilę poprosimy o zainaugurowanie tych obrad panią prezes Annę Grześkowiak-Krwawicz. No a dzisiejsza tematyka obrad toczy się wokół prowincji. My z reguły tutaj w warszawskim Pałacu Stanisława Augusta mamy właśnie taką perspektywę centralną, patrzymy na to, co się dzieje w Warszawie, w większych miastach, a dzisiaj będą 3 referaty poświęcone temu, co się działo z dala od Warszawy. Więc bardzo bym poprosił panią profesor Annę Grześkowiak-Krwawicz o głos. Proszę Państwa, no jest dla mnie ogromną przyjemnością, że mogę w imieniu Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII Państwa tutaj powitać w rocznicę koronacji króla, co już pan Piotr powiedział. Myślę, że to jest znakomita inicjatywa, że właśnie no, koronacja, a więc początek panowania, że to jest spotkanie właśnie młodych badaczy, którzy też są u początków swojej kariery. Mam nadzieję, że z większym sukcesem niż Stanisław August ją będą rozwijali. Okoliczności mają lepsze, mam nadzieję, więc chyba będzie lepiej. Miałam przyjemność być na poprzednich spotkaniach. Były to spotkania bardzo ciekawe i bardzo udane, więc nie wątpię, że i tym razem. Bardzo dziękuję no, panu Piotrowi, Łazienkom, które są gospodarzem tych spotkań od samego ich początku, czyli nieobecnemu panu dyrektorowi Zielniewiczowi i wszystkim, którzy się tutaj opiekują. Tak się zresztą złożyło, że uczestnik tych spotkań już teraz się nimi opiekuje również, czyli bardzo dziękuję panu Skowrońskiemu. I no cóż, proszę Państwa, mogę tylko życzyć owocnych obrad, bardzo się cieszyć, że to stało się już właściwie taką stałą instytucją, te spotkania, no i oczekiwać doznań naukowych, także uważam za otwarte kolejne spotkanie w rocznicę koronacji Stanisława Augusta. Dziękuję bardzo i jako pierwszego chciałbym poprosić o głos pana Melchiora Jakubowskiego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym Państwu powiedzieć właśnie o inflantach polskich po pierwszym rozbiorze w świetle rosyjskiej dokumentacji katastralnej. Co się kryje pod tą dokumentacją katastralną, to za chwilę. Na początek chciałbym powiedzieć parę słów, tak jakby bardziej myślę dla przypomnienia niż dla wyjaśnienia, co się kryje pod hasłem inflanty polskie. Inflanty polskie, no to jest tutaj ten północna prowincja Rzeczypospolitej, znana jako województwo inflanckie. Jak widać na tej mapie, przejęta przez Rosję w pierwszym rozbiorze w roku 1772, po ponad 200 latach przynależności do państwa polsko-litewskiego. To jest obecna wschodnia Łotwa, prowincja znana jako Ładgalia obecnie. Natomiast przechodząc do tego właśnie, o czym bym chciał Państwu wszystkim powiedzieć, mianowicie chciałbym powiedzieć, ile możemy się dowiedzieć na temat tego, jak taka właśnie odległa prowincja Rzeczypospolitej, no już kiedy przestała należeć do Rzeczypospolitej, ale bardzo krótko później,
wyglądała? Ile możemy się dowiedzieć na temat krajobrazu XVIII-wiecznego? I na podstawie przede wszystkim bardzo ciekawego źródła, właściwie do bardzo mało dotychczas wykorzystywanego w polskich badaniach. Mam na myśli dokumentację takiej wielkiej akcji w Imperium Rosyjskim. To się po rosyjsku nazywa Generalne Mierzewanie. I można powiedzieć, że to był taki kompleksowy pomiar własności ziemskich w Imperium Rosyjskim. No ja właśnie niestety nie będę Państwu miał właściwie nic do powiedzenia na temat samego Stanisława Augusta, ale przynajmniej pojawia się tutaj teraz sama dzisiejsza solenizantka, a mianowicie mierzewanie zainicjowała Katarzyna II w roku 1765 i było to naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie, taki proces w dziejach państwa rosyjskiego, bo chodziło o ustalenie bardzo konkretne, ścisłe, który teren należał do kogo, jakie były granice tych majątków, co w nich się znajdowało. Po pierwszym rozbiorze tą akcją objęto także tereny należące wcześniej do Rzeczypospolitej. W tym właśnie również Inflanty Polskie. Jakby ta dokumentacja jest zachowana w moskiewskich archiwach, jakby dotyczy wielu różnych rejonów. Ja po prostu pokażę Państwu na przykładzie z Inflant, kilku przykładach, jak to się prezentuje. Właśnie na terenie Inflant polskich, a konkretnie interesującego mnie tutaj najbardziej powiatu dyneburskiego, pomiary same w terenie, prawda, że mierniczy szli i mierzyli kolejne posiadłości, po czym opracowywali ich opisy i mapy. To było w roku 1784. Natomiast jeśli chodzi o samo mierzewanie, to ono było kontynuowane, to się ciągnęło właściwie przez cały XIX wiek i nigdy tego nie ukończono, to nigdy nie objęło tak, jak miało objąć wszystkie posiadłości ziemskie na terenie Imperium Rosyjskiego. Jednakże wykonano naprawdę olbrzymią pracę, jest to gigantyczny zespół źródeł, który tworzą przede wszystkim mapy, zarówno mapy całych prowincji, całych guberni czy ujezdów, powiedzmy powiatów, jak i poszczególnych majątków ziemskich. Oczywiście nie wszystkie są zachowane, ale jest tego naprawdę dużo. I do tego, do każdego obszaru dochodzą opisy. Po jakby źródłowo określane jako ekonomicieskie primieczania, czyli jakby takie uwagi gospodarcze, prawda, na temat danej majętności. I to jest taki zespół właśnie opisów, które uwzględniają zarówno aspekty prawne, do kogo należy dany majątek, rozmaite kwestie gospodarcze i topograficzne, jakby to jest to podstawowe źródło, zespół źródeł, grupa źródeł, na podstawie której chciałbym Państwu właśnie teraz na przykładzie dwóch jednostek terytorialnych opowiedzieć, czego się możemy dowiedzieć o krajobrazie końca XVIII wieku. Konkretnie pierwszym przykładem, pierwszą jednostką właśnie terytorialną, o której chciałbym Państwu powiedzieć, jest majątek Wyszki. Wyszki to jest takie niewielkie miasteczko, obecnie już w ogóle miejscowość pozbawiona praw miejskich, to jest niedaleko Dyneburga. Podczas kiedy mierzewania właścicielem majątku był Franciszek von der Moll, syn Aleksandra. Rodzina Mollów to stara szlachta inflancka. Wyszki należały do nich od czasów Stefana Batorego aż do łotewskiej reformy rolnej po I wojnie światowej. Majątek był całkiem pokaźny, no jak widzicie Państwo, liczył sobie ponad 4000 hektarów. W jego skład wchodziły 4 folwarki, Wyszki, Żartmujża, Gręcowa i Dolne Wyszki. Żartmujża, tak nawiasem mówiąc, to jest bardzo charakterystyczna nazwa dla Inflant. Mujża to jest po łotewsku dwór, więc to jest jakby dwór żart, tak dosłownie rzecz biorąc. Też bardzo dobrze widać w tych materiałach,
intensywną akcję kolonizacyjną, jaka wtedy na tamtych terenach postępowała. Spośród 28 wsi na terenie majątku Wyszki było 17 istniejących od dawna i 11 określonych jako nowo założone jakoś w ostatnich latach przed mierzewaniem. Łącznie w tych 28 wsiach były 163 dymy, czyli powiedzmy gospodarstwa, i ponad 1000 mieszkańców. I tu jeszcze chciałem powiedzieć parę słów dygresji, nie, bowiem w samych tych ekonomicieskich Prymieczaniach nie ma mowy na temat przynależności etnicznej czy wyznaniowej mieszkańców danego majątku. Natomiast to nie jest jedyny rodzaj dokumentu, jaki mamy z tamtego okresu. Rosjanie zaraz po pierwszym rozbiorze wyprodukowali wiele opisów różnego rodzaju nowo przyłączonych terytoriów. I właśnie tutaj w jednym z takich opisów, gdy przychodzi do tego, żeby powiedzieć, kto mieszka na terenie powiatu dyneburskiego, tam są wymieniane różne grupy ludności, że są Żydzi, są jacyś przybysze, ale większość ludności, tak abyśmy powiedzieli, ponad 90% ludności to jest, jak to określono, cytuję, tutoszni Poliaki, co byśmy przetłumaczyli jako miejscowi Polacy. No i pytanie, kim byli ci miejscowi Polacy? No, miejscowi Polacy to z całą pewnością są łotewscy chłopi, tyle że to już jest kwestią, która się pojawia w literaturze na temat tych pierwszych lat po rozbiorze, właśnie na ile rosyjscy urzędnicy patrzyli na początku jeszcze przez polskie okulary na te zajęte terytoria. Jako że te obszary należały do Rzeczypospolitej, co więcej, ci chłopi byli katolikami, to w oczach wykonujących te opisy rosyjskich urzędników byli po prostu miejscowymi Polakami. Ale to taka tylko ciekawostka jakby przy okazji. Natomiast jeśli chodzi o sam majątek Wyszki, teraz chciałbym Państwu pokazać, jak on się prezentuje na mapie właśnie sporządzonej podczas mierzewania, mapie powiatu dyneburskiego. Czy tu widać? Widać, dobrze. Same Wyszki znajdują się tutaj, pomiędzy jeziorami Wyszki i Lukna. Natomiast granice majątku to wyznacza nam ta żółta linia. Chciałbym Państwu pokazać, jak jest to precyzyjne, że mamy oznaczone granice w terenie wszystkich majątków ziemskich, co do kogo należało, bo jest to połączone z opisami. Te numery na mapie odpowiadają numerom w dokumentacji opisowej, więc to jest wszystko bardzo logicznie i dogodnie ze sobą powiązane. Te folwarki, o których Państwu wspominałem wcześniej, wymieniałem, same Wyszki, jak mówiłem, są tutaj, tuż obok są Dolne Wyszki, a pozostałe dwa były dalej. Żart Mójża to jest tutaj, podczas gdy Gręcowa aż tutaj. Na tym obszarze, jak widzicie Państwo już na tej mapie, większość terenu zajmowały pola uprawne i to jakby też potwierdzają dane statystyczne, jakimi dysponujemy. Ponad 3000 z tych 4000 hektarów zajmowały pola uprawne. Było też ponad 700 hektarów lasów, znacznie mniej, bo około 100 hektarów łąk, jeszcze następnie nieużytki i jeszcze 44 hektary zajęte przez zabudowę wsi, folwarków oraz przylegające do tego sady. Dowiadujemy się następnie całkiem sporo o kościele w Wyszkach. Tutaj pokazuję fragment tej samej mapy, co przed chwilą powiększony, jakby który się bardzo dobrze odpowiada też opisowi. Kościół znajdował się nad jeziorem Dotka, to jest jezioro Dotka, przy Wielkiej Drodze, którą tu mamy oznaczoną, to jest droga z Dyneburga do Rzeżycy. No a sam kościół widzimy tutaj oznaczony w tym miejscu. Wiemy także, że nosił wezwanie świętego Jana Chrzciciela. W środku były także ołtarze Matki Bożej i świętego Wincentego. Był drewniany, zbudowany w 1753 roku, a więc miał 30 lat i zbudowany był przez Aleksandra von der Mola, a zatem ojca ówczesnego właściciela. To jest wszystko o tyle istotne, że
tych informacji z innych źródeł byśmy nie znaleźli. Nie mamy tak dokładnych opisów wizytacyjnych kościołów inflanckich z tego okresu, jak również sam ten kościół nie istnieje i nie ma po nim żadnego śladu. Pokazuję tutaj Państwu, jak współcześnie wygląda kościół w Wyszkach w krajobrazie, ale ten kościół współczesny, zbudowany na początku XX wieku, jest w zupełnie innym miejscu. No jest murowany, a nie drewniany i tak dalej, i tak dalej. W samych Wyszkach wiemy także, że znajdował się drewniany dwór, przy którym był regularny ogród z jabłoniami i gruszami. Było także 17 kramów dla kupców. Mamy informacje o jarmarkach, jakie się tam odbywały. Był jeszcze chyba jedyny murowany budynek, czyli kamienny browar. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe folwarki, no to najciekawszą rzeczą jest, że przy folwarku w Żartmujży był także młyn. No i tutaj jakby pokazuję Państwu parę współczesnych zdjęć. To absolutnie nie są te miejsca i te obiekty, tylko jakby, ale z tych okolic. Jakby na tym większym zdjęciu widzicie Państwo, jak obecnie się prezentuje taka panorama samej miejscowości Wyszek. Obok jeden po prostu z ładniejszych domów w Wyszkach i młyn. Młyn rzeczywiście w tamtych okolicach, ale nie w Żartmujży. Ten w Żartmujży nie przetrwał do naszych czasów. Właśnie generalnie właściwie nic z tych zabudowań nie przetrwało do naszych czasów, więc tym jest bardziej wartościowe, że możemy się dowiedzieć, jakie były. I teraz jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia, a mianowicie w tych opisach bardzo wiele uwagi poświęca się informacjom na temat krajobrazu przyrodniczego danej okolicy. Jakby ja tutaj będę Państwu pokazywać jakby takie po prostu przykładowe zdjęcia danych gatunków, tak dla ilustracji tego, o czym mówię. To nie są absolutnie zdjęcia z tamtych okolic. Znaczy oczywiście cele były gospodarcze, natomiast dla nas są to teraz naprawdę istotne informacje o składzie gatunkowym lasów na przykład, że generalnie w majątku Wyszki te 700 hektarów lasów to były przede wszystkim lasy osikowe, świerkowe i dębowe, podczas gdy nad brzegami jezior i rzek świerkom towarzyszyły leszczyny, klony, jałowce czy wierzby. I w tych lasach, następnie czytając dalej te same materiały, dowiadujemy się, jakie były zwierzęta. Czy były lisy, wilki, gronostaje, wiewiórki i zające. Czy właśnie, tu znowu, to cel był stricte utylitarny. Chodziło o polowania, o to, na jakie zwierzęta można w tych lasach polować. Natomiast dla nas w tym momencie jest to informacja, jakie gatunki występowały na danym obszarze te ponad 200 lat temu, bardzo częściowo na pewno inne niż są obecnie. Jeszcze bardziej szczegółowe są informacje o ptakach. Na terenie majątku Wyszki występowały sowy, szpaki, jastrzębie, głuszce, dzięcioły, sujki, jarząbki, szczygły, kuropatwy, cietrzewie i drozdy. Możecie mi Państwo, myślę Państwo wyobrazić, jaką miałem zabawę z tłumaczeniem wszystkich nazw rosyjskich tych ptaków, ale no w końcu się udało. Nad jeziorami z kolei można było spotkać dzikie kaczki, bekasy i biegusy. I właśnie pozostając przy tematyce wodnej, drugim obiektem, czy powiedzmy drugą jednostką terytorialną, o której chciałbym Państwu powiedzieć, jest jezioro Wyszki, sąsiadujące z majątkiem, gdyż generalnie w Rzeczypospolitej, myślę, że nie tylko w Rzeczypospolitej, jeziora stanowiły odrębne jednostki terytorialne i miały innych właścicieli często niż nawet otaczające je dookoła grunta. W przypadku jeziora Wyszki właścicieli było dwóch. Jednym był znany nam już właściciel samego majątku Wyszki, Franciszek von der Moll, natomiast drugim był podkomorzy inflancki Józef Zyberg. I ci panowie akurat w trakcie mierzewania wydzierżawili jezioro najpotężniejszemu człowiekowi Inflant, Kazimierzowi Konstantemu Platerowi, staroście inflanckiemu, który później został kasztelanem trockim i podkanclerzem
litewskim. I tu swoją drogą właśnie ciekawa kwestia, że ci wszyscy panowie występują także po rozbiorach z tytułami urzędniczymi Rzeczypospolitej, że także w rosyjskich źródłach oni są określani wyłącznie w ten sposób właśnie, że ten pan to podkomorzy, ten pan to starosta inflancki, mimo że już jakby te urzędy w pewnym są, przynależą do minionego porządku. Co do samego jeziora, wiemy także, że miało ponad 400 hektarów, znacznie mniej imponującą głębokość, czyli trochę ponad 4 metry, a ryby łowiono w nim zarówno na własne potrzeby, jak i na sprzedaż. Tak się prezentuje jezioro na tej samej mapie, której fragmenty już Państwu pokazywałem. Natomiast jeśli chodzi o ryby, to również dysponujemy, a przepraszam, jeszcze najpierw chciałbym pokazać, jak to jezioro wygląda, to jest to jezioro w głębi, a nie na pierwszym planie, akurat takie miałem zdjęcie. Natomiast właśnie jeśli chodzi o ryby, to również możemy się dowiedzieć, jakie ryby można było łowić w jeziorze Wyszki. Jazgarze, jazie, miętusy, okonie, płocie, sandacze, sielawy i szczupaki. I jakby już zbliżając się do końca tego mojego wystąpienia, chciałbym wrócić do tej mapy właśnie pokazującej cały majątek Wyszki i skonfrontować ją ze współczesną mapą tego samego obszaru, gdzie widzimy, że jakby jedno, że w ogóle no, zmienia nam się język źródła, więc język nazewnictwa, prawda, z rosyjskiego na łotewskie, ale także mamy inną sieć drożną, mamy linię kolejową, która przecina ten rejon. Jakby ten krajobraz bardzo się zmienił, a dzięki tym wszystkim źródłom, o których mówiłem, można rekonstruować przynajmniej w jakiejś mierze to, jak to wyglądało te ponad 200 lat temu. Natomiast właśnie jeszcze pozostając przy nazwach, właśnie bo nie tylko zmienił się język, w nazwach zaszły całkiem znaczące zmiany. Tutaj jakby pokazuję Państwu jakby część nazewnictwa z tych okolic, że jakby nazwy niektórych miejscowości się nie zmieniły właśnie, no Wyszki to Wyszki, Żartmujża to Żartmujża i Grancowa to też Grancowa, no ale już na przykład Dolne Wyszki obecnie występują pod nazwą Wiszku Technikums, bo tam po prostu jest technikum. Technikums to technikum po łotewsku. No wśród innych miejscowości też są nazwy takie same jak Smani, czy bardzo podobne, typu Zusina, Zusani, ale są też niektóre miejscowości, których nazwy są zupełnie inne, tylko dzięki właśnie kartografii można odtworzyć, która to jest miejscowość, prawda, że typu, że właśnie Mazolijewa to obecna Lazowka, no a Dubna to Szpogi. Co ciekawe, te zmiany jakby w jeszcze większym stopniu niż miejscowości dotyczą cieków wodnych, co jakby jest, trochę bym powiedział, przeczy pewnej jakby takiej utartej wiedzy na temat nazewnictwa. Znaczy, największa, jedyna, właściwie jedyna większa rzeka na tym obszarze, czyli Dubna, to rzeczywiście nadal jest Dubna. Natomiast już druga co do wielkości rzeka obecnie nosi nazwę Tartax, a zarówno w opisach, jak i na mapach mierzewania występuje pod nazwą Pakolnia. No i podobnie, Bolotina to Aliute, Bratupa to Zelmera, jakby te nazwy są dziś w dużej mierze inne. I jakby podsumowując to moje wystąpienie, jakby chciałem się Państwu pokazać, jak ten teren mógł, tyle ile jesteśmy w stanie się dowiedzieć, wyglądać w tamtych czasach. Jakby pokazuję Państwu na koniec takie współczesne zdjęcie krajobrazu okolic Wyszek. Jakby zasadniczo charakter krajobrazu jest podobny, prawda? Krajobraz rolniczy, pola, łąki, trochę lasów i wśród tego rozproszona zabudowa. Natomiast no to jest co innego, prawda, zobaczcie, jak to wygląda teraz, a co innego dochodzić do tego, na ile się da, oczywiście tylko częściowo się da, do tego, jak to wyglądało wówczas. I zatem jakby to, co w tym referacie, jakby skupiłem się na przykładzie konkretnych miejscowości, natomiast to podobne badania da się zrobić także odnośnie wielu innych miejsc i na podstawie też różnych innych źródeł. Jakby
zwłaszcza ten okres, koniec XVIII wieku, jest już bardzo obfity w źródła dotyczące, które umożliwiają rekonstruowanie topografii. A zatem jakby po prostu chciałem Państwu pokazać, w jak dużym stopniu jesteśmy w stanie rekonstruować krajobraz czasów stanisławowskich. Dziękuję bardzo. Teraz będę prosił o głos pana Marcina Kotowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Polskiej Akademii Nauk. Jeśli będą państwo mieli pytania do referentów, to oczywiście po wszystkich trzech referatach będzie jeszcze chwila na to, żeby zadać pytania, a następnie zaprosimy państwa na kawę, herbatę, ciasteczko, żeby jakoś uczcić naszą rocznicę. Ja bym chciałem bardzo serdecznie podziękować Melchiorowi właśnie za ten wykład. Bardzo się cieszę, że historia gospodarcza, której tutaj rzadko gości w naszym pałacu, mogła właśnie wybrzmieć. No i oddaję głos teraz panu Marcinowi. Dziękuję. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć państwu na temat znaczenia, współczesnego znaczenia wiedzy przekazywanej przez przyrodników działających za czasów Stanisława Augusta, na przykładzie księdza Jana Krzysztofa Kluka, przez wielu uznawanego za najwybitniejszego przyrodnika działającego w czasach polskiego oświecenia. Ogólny rozwój nauki przypadany na lata sprawowania władzy przez Stanisława Augusta zauważany był także w dziedzinach przyrodniczych. Do rozwoju tego przyczynili się między innymi Nathaniel Mateusz Wolf, lekarz, botanik, specjalista od tematyki rozmnażania roślin, uznany za prekursora nowego spojrzenia na przyrodę w drugiej połowie XVIII wieku. Ponadto Jean-Emmanuel Gilbert, który został uznany za naczelnika ziołopisarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego, założyciel ogrodów botanicznych w Grodnie, a także w Wilnie, i ponadto organizator Królewskiej Szkoły Lekarskiej w Grodnie. Następnie jego uczeń i następca Stanisław Bonifacy Jundził, który kontynuował badania prowadzone przez Gilberta nad florą Wielkiego Księstwa Litewskiego, autor pierwszego opisu flory litewskiej. Do przyrodników zaliczany był również Paweł Tremo, nadworny kuchmistrz Stanisława Augusta. Oprócz własnych dzieł, takich jak Botanika Kuchenna, swoją wiedzę na temat wartości spożywczych poszczególnych produktów opierał między innymi na literaturze przyrodniczej, dzięki czemu uchronił między innymi Stanisława Augusta przed szkodliwym dla niego wpływem pomidorów. Ponadto mamy Pawła Czempińskiego, który był pierwszym autorem polskich podręczników dla szkół. Był on lekarzem Stanisława Augusta i także bliskim współpracownikiem księdza Jana Krzysztofa Kluka. Jan Krzysztof Kluk był proboszczem ciechanowieckim oraz przyrodnikiem samoukiem. Za jego najważniejsze dzieła uznawane są roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie krajowych, albo które w kraju użyteczne być mogą, utrzymanie, rozmnożenie i zażycie. Dzieło to skupiało się na opisach botanicznych, a także użytkowych, znanych roślin rosnących na terenach Polski, a także zawierało wskazówki z dziedziny rolnictwa oraz ogrodnictwa. Kolejnym dziełem było Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej, początki i gospodarstwo. Było to przez wiele lat jedyne dzieło będące źródłem poznania świata zwierząt na ziemiach polskich.
Najważniejszym jednak dziełem był dykcjonarz roślinny, który był pierwszą próbą zgromadzenia wszystkich informacji na temat poznanej flory i uszeregowania jej według systematyki, niedawno powstałej systematyki Linneusza. Za osiągnięcia w dziedzinie nauk przyrodniczych ksiądz Kluk w roku 1781 otrzymał z rąk Stanisława Augusta złoty medal Merentibus. Główną metodą badawczą księdza Kluka były podróże, w trakcie których kolekcjonował on rośliny, które umieszczał w zbiorach swojego dziennika, a także gromadził informacje na temat przedstawicieli fauny i flory. Analizując dzieła księdza Kluka, możemy zauważyć, że tak jak w przypadku pozostałych przyrodników działających w tym okresie, opierał on swoją wiedzę na podstawie trzech głównych źródeł, własnych doświadczeń, zgromadzonej literatury, a także wiedzy ludowej. Połączenie to widoczne jest przede wszystkim przy opisach roślin i zwierząt zawartych w jego dziełach. Jako przykład posłużę się tutaj opisem świstaka z historii naturalnej zwierząt domowych i dzikich. Ksiądz Kluk pisze, mieszczę go między krajowymi zwierzętami, szczególnie z wiadomości mi uczynionej, że się na karpackich znajdować mają górach. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ksiądz Kluk nie prowadził swoich badań w Karpatach. Informacja ta nie mogła więc pochodzić z jego własnych obserwacji. Ponadto nie mógł sugerować się także dostępną literaturą, ponieważ zaliczając świstaka do rodzimej fauny, wyprzedził tym o prawie wiek wszystkich późniejszych polskich przyrodników. Najprawdopodobniej więc informacja ta pochodzi z wywiadów, które ksiądz Kluk prowadził wśród ludu. W tym miejscu możemy także zauważyć metodę opisu zwierząt przez księdza Kluka. Starał się on to robić w sposób przystępny także dla prostego ludu. W tym miejscu zastosował zabieg porównania ogólnie znanych zwierząt do właśnie opisywania tego gatunku. Pisze on, że głowa ma podobieństwo do zajęczej, sierść i pazury jak u jaśwca, zęby jak u bobra, łapy jak u niedźwiedzia, ogon i uszy krótkie, nogi niskie, włos na nich brunatny. Postępując zgodnie z tą instrukcją, naszym oczom może ukazać się taki zwierz. Porównując ten obraz do prawdziwego zwierzęcia, widzimy, że pewne proporcje zostały zachowane. Można więc uznać, że metoda była ta dość skuteczna. Ponadto w pracach księdza Kluka możemy zauważyć wiedzę ludową, która w pewnym stopniu przetrwała także do naszych dzisiejszych czasów. W dykcjonarzu roślinnym widzimy pewien użytkowy opis muchomora czerwonego. Brzmi on tak. Mleko z nim gotowane stawia się na trucie much, startym namazawszy dobrze szpary, wygłubiają się pluskwy. Chciałbym to porównać do fragmentu wywiadu, który przeprowadziłem w trakcie badań etnomykologicznych, czyli badań nad tradycyjnym użytkowaniem grzybów na Mazowszu. Brzmi on tak. Muchary się kładzie, leje się, mleko najlepiej jest. Mleko lub wodę, cukier się sypie i to trzeba zaparzyć. Zaparzyć, a nie gotować. A ona zagotowała, postawiła jedna niestety. I no jednak nie jest trujący, no. Bo nie jest trujący, jak będziesz jadł, ale musiał ugotować.
To jest grzyb, który jest trujący, ale go ugotujesz, to się nie utruje. No tak, czyli trzeba zaparzyć tylko. Zaparzyć tylko, do 80 stopni. Mhm. Przez tygnia talerzyki leje się i się stawia, mówi. Widać więc, że wiedza ta w pewnym stopniu przetrwała, pomimo tego, że nie była publikowana w późniejszych dziełach przyrodniczych i jest wciąż doskonalona przez mieszkańców polskich wsi. Teraz chciałem na kilku przykładach zawartych w dykcjonarzu księdza Kluka pokazać, że także i obecnie wiedza przekazywana przez przyrodników działających w tamtym okresie może mieć zastosowanie i dzisiaj. Przy opisie szafranu uprawnego widzimy w dziele Kluka taką wzmiankę. Uspokaja bicie serca, czyni wesołym, ale go zbytnie zażywać nie trzeba. Duchy bowiem żywotne czyni leniwe i zawrot głowy sprawuje. Dodaje także, że nie utwierdza się i owych zdanie, którzy mniemali, że śmiertelnego śmiechu bywał przyczyną. W latach 2006 i 2007 wyszły dwie publikacje opisujące antydepresyjne działanie substancji znajdujących się w kwiatach szafranu uprawnego. Substancjami tymi była krocyna, safranal oraz kemferol. Więc możemy to odnieść właśnie do tego opisu na temat możliwości poprawiania humoru przez tą roślinę wśród ludzi. Kolejną rośliną jest jałowiec sabiński. Widzimy w dziele Kluka wzmiankę: liście z psim sadłem na maść tłuczone są pożyteczne na parszywiejące głowy dzieci. Również w ostatnich latach przeprowadzono badania pokazujące skuteczność olejków eterycznych znajdujących się w tej roślinie. Wykazano działanie tych olejków, które działały antybakteryjnie i antygrzybicznie, co też może właśnie wskazywać na słuszność stwierdzenia księdza Kluka. W przypadku zimowitu jesiennego widzimy szeroki opis objawów związanych z zatruciem tą rośliną. Kluk pisze: po niej szczęka się kurczy, język trętwieje, wargi się rozpalają, ślina znacznie płynie, mocz gwałtownie i z bólem odchodzi, żołądek pali. Wnętrzności głowa nadzwyczajnie boleją, szczawka pragnienie wielkie, apetyt zepsowany, biegunka wielka, co wszystko częstokroć się śmiercią kończy. Ten opis też pokrywa się z opisami z ostatnich lat zatrucia kolchicyną znajdującą się w zimowicie jesiennym. Jednakże ksiądz Kluk i w tym przypadku pisze, że mimo tych szkodliwych własności zażywano jej przecie dawniej na lekarstwo, osobliwie zewnętrznie w podagrze kamieniu. Faktycznie kolchicyna zawarta w zimowicie jesiennym, pomimo jej skutków ubocznych, jest wciąż uznawana za jedno z najlepszych lekarstw w leczeniu dny moczonowej, która właśnie kiedyś była nazywana podagrą. Teraz łopian większy. Kluk opisuje jego skuteczność na zimne fluksy, w zimnych febrach i gorączkach. I tutaj też możemy odnieść się do ostatnich publikacji na temat przeciwzapalnego działania arctigeniny znajdującej się w tej roślinie. Kluk jednak pisze również, że nasienie zażyte uśmierza bóle z cjatyki. W tym przypadku nie znalazłem publikacji, które mogą mówić o bezpośrednim działaniu nasion przy leczeniu tego schorzenia. Jednak sprawdzając zawartość chemiczną nasion, możemy zauważyć, że zawierają one kwas kawowy oraz kwas chlorogenowy. Obydwie te substancje zostały w ostatnich latach przebadane na szczurach laboratoryjnych niezależnie.
Kwas kawowy wykazał działanie ochronne na nerw kurczowy przy występowaniu stresu oksydacyjnego, natomiast w przypadku kwasu chlorogenowego wykazywał on właściwości łagodzące przy uszkodzeniu tego nerwu. Może to wskazywać także na to, że faktycznie te nasiona mogą mieć dalsze zastosowanie przy leczeniu tego schorzenia. Nie wszystkie informacje użytkowe na temat roślin przedstawionych w dziele księdza Kluka dotyczą medycyny. W przypadku tłustosza pospolitego przykładowo widzimy taką wzmiankę. W północnych krajach gospodynie liści zażywają do osobliwszego zważenia mleka na ser. Mleko jak najświeższe od krowy być może przez świeże liście przecedzają. W dzień potem lub drugi tak się mleko zsiada, że nawet z serwatki nic nie zostaje. Prawda, że z takiego mleka mniej śmietany mieć można, ale za to sery stają się bardzo smaczne. Raz mając tak zważone mleko, prawie już nieskończenie dalej postępować można. Ile razy bowiem z łyżkę zważonego wpuści się w inne świeże, tyle razy podobnież się zsiądzie. Odpowiedzią na tą zagadkę jest tegoroczna publikacja norweskich naukowców, którzy wykazali obecność bakterii z rodzaju Lactococcus na liściach tej rośliny. Bakterie te powszechnie znane są pod nazwą bakterii mlekowej i to one wzbudzają fermentację mlekową. W tym miejscu chciałbym przejść do wykorzystania wiedzy również przyrodniczej z tego okresu w kuchni. W ostatnich latach zauważono odejście właśnie od stosowania tych roślin ze względu na rozwój rolnictwa, a także rozwój handlu produktami rolnymi. Jednak obecnie też coraz więcej osób stara się sięgać po te rośliny w poszukiwaniu nowych walorów smakowych, a także w poszukiwaniu nieprzetworzonej oraz zdrowej żywności. Na tych zdjęciach widzimy potrawy, które zawierają takie składniki jak pędy chmielu, liście pokrzywy, kwiaty czarnego bzu czy liście czosnaczka pospolitego. Wszystkie te rośliny zostały opisane w dziele księdza Kluka jako wartościowe rośliny jadalne. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wraz z wiedzą ludową do dzieł XVIII-wiecznych przyrodników przeniknęły również informacje wynikające z wierzeń, przesądów i uprzedzeń. Możemy spotkać tam kilka wzmianek na temat dawnego zastosowania roślin przeciwko czarom, wzmiankę na temat nieprzyjaźni panującej między wężami a liśćmi jesiona lub na przykład informacje szkalujące grupy etniczne. Przykładowo tutaj ksiądz Kluk sądził, że Cyganie używali soku skarbieńca pospolitego, aby stworzyć farbę, którą zmieniali odcień swojej skóry. Nie zmienia to jednak faktu, że wiadomości przekazywane nam przez przyrodników działających za czasów Stanisława Augusta wciąż mogą mieć zastosowanie i dzisiaj i wciąż mogą dawać nam wskazówki w poznawaniu użytkowych właściwości elementów przyrody, która nas otacza. Chciałbym podziękować tutaj jednocześnie Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona za współpracę oraz za udostępnienie licznych materiałów przyrodniczych oraz restauracji Solec 44 za współpracę w testowaniu dawnych metod użytkowania dziko rosnących roślin jadalnych. Literatura, grafika. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo serdecznie Marcinowi, który jest przedstawicielem nauk przyrodniczych, nie jest historykiem, więc to taka miła interdyscyplinarność, że właśnie osoby, które z wykształcenia nie mają nic wspólnego z historią, teoretycznie sięgają jednak do naszych czasów i naszych źródeł. A teraz poproszę Stanisława Witeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego o parę słów na temat roli Kościoła katolickiego w oświecaniu prowincji. W historii kultury XVIII wieku dominują właściwie dwa pytania. Czym było oświecenie i jaki był społeczny zasięg oświecenia? Na to pierwsze pytanie w kontekście Rzeczypospolitej właściwie odpowiedź jest dość jasna, że dominowało oświecenie katolickie czy katolicyzm oświecony. W każdym razie umiarkowane oświecenie, a oświecenie radykalne właściwie nie istniało. W związku z tym w tym referacie będę chciał się przyjrzeć, jak idee tworzone przez biskupów katolickich były odbierane i akceptowane bądź odrzucane przez duchowieństwo parafialne. Z tym, że na początku chciałem zastrzec pewne rzeczy. Po pierwsze, nie przesądzam na samym początku, czy idee poszczególnych biskupów były oświecone, czy nie, tylko interpretuję je takie, jakie rzeczywiście były. Po drugie, nie oceniam odrzucania tych idei jako objawu konserwatyzmu, albo w ogóle nie waloryzuje poszczególnych grup społecznych przez pryzmat tego, czy przyjmowały te idee, czy nie. Traktuję kulturę duchowieństwa parafialnego jako autonomiczną i ich decyzje jako wynikające z zapotrzebowania społecznego. Zacznę od tezy, która powinna porządkować cały referat. Duchowieństwo parafialne przyjmowało te idee biskupów, które były nieoderwane od ich potrzeb społecznych oraz były poparte silnym naciskiem instytucjonalnym. Dopiero gdy te dwa czynniki się z sobą połączyły, można zaobserwować przyjęcie takich idei przez duchowieństwo parafialne. Zacznę od grekokatolickiej diecezji chełmskiej, co do której nie ma raczej wątpliwości, że nie miała nic wspólnego działalności biskupa Porfiriusza Skarbka Warzyńskiego, co do którego nie ma wątpliwości, że nie miał nic wspólnego z oświeceniem traktowanym przez badaczy dzisiaj w taki sposób. Otóż jak wyglądał jego program? Był to ostatni biskup diecezji unickiej w czasach Rzeczypospolitej i swoje reformy wprowadzał w trakcie zwoływanych co roku synodów diecezjalnych. Na temat przekazywania idei było tam mało. Głównie chodziło biskupowi o wprowadzenie reform wynikających jeszcze z ustaw Soboru Trydenckiego. Natomiast wskazał na dwie rzeczy. Po pierwsze, nakazał założyć bractwo katechizmowe w każdej parafii. I po drugie, kazał parochom zakupić katechizm, który był katechizmem jego własnego autorstwa. Więc były to dwa małe elementy, które jednak były bardzo konkretne. Katechizm ten rzeczywiście został wydany w 1792 roku. Składa się z dwóch części. Lekcji do klasy pierwszej, którą musieli przejść wszyscy parafianie, i lekcji do klasy drugiej, do której mogli uczestniczyć ci parafianie, którzy zdali stosowny egzamin po klasie pierwszej i również chcieli rozwijać swoją wiedzę z zakresu teologii. Co można o tym katechizmie powiedzieć? Jest niezwykle prosty i klarowny. Znaczy, nie wdaje się w rozważania teologiczne, wszystko skraca tak, żeby było zrozumiałe dla ludu. Oraz charakteryzuje się równowagą między moralistyką, dogmatyką i liturgiką. No więc powstaje pytanie, czy duchowieństwo parafialne diecezji unickiej posłuchało nakazów biskupa. Wiemy to z protokołów wizytacji z lat 1792-1793, w której padło pytanie m.in. o wykształcenie księży, używany przez nich język, a także książki, które parochowie używali do nauczania ludu. Ten wykres przedstawia rozpowszechnienie poszczególnych tytułów w parafiach tej diecezji. Zastosowałem tutaj taką identyfikację graficzną, która pokazuje, który tytuł był rekomendowany przez jednego z biskupów. Otóż okazuje się, że rzeczywiście już rok po synodzie, na którym ogłosił nakaz zakupu swojego katechizmu, w 32 parafiach ten katechizm się pojawił. Również dwie pozostałe książki, Medytacja Rugierego i Teologia Moralna Rotariusa, były polecane przez biskupa, przez jego poprzednika Maksymiliana Ryło.
Natomiast niewątpliwie najbardziej popularną książką była Teologia moralna Józefa Narolskiego. Co można powiedzieć krótko o tej charakterystyce księgozbiorów parafialnych? Posiadali parochowie te książki, które były polecane przez biskupów. Reforma, jakkolwiek była zawężona w swojej treści, okazała się skuteczna. Wydaje się, że było tak z dwóch powodów. Po pierwsze, potrzeba katechizacji była dla plebanów oczywista, a po drugie, sposób wprowadzenia tej reformy gwarantował to, że każdy paroch usłyszy o tym, co jest od niego wymagane, ponieważ na synodach obowiązkowa była obecność. Dla porównania dwie diecezje litewskie. Inflacka, zarządzana przez Józefa Kazimierza Kossakowskiego, i Wileńska przez Ignacego Jakuba Masalskiego. Co do tych biskupów, raczej znowu nie ma wątpliwości, że należeli do formacji oświeceniowej określonego typu. Oboje stawiali na idee fizjokratyczne, a w swoich pracach podkreślali raczej potrzebę upraszczania przekazu, który trafiał do ludu. Natomiast ich reforma nie odbywała się w trakcie synodów, ani nawet nie była widoczna klarownie w rozporządzeniach pasterskich. Obaj biskupi pisali za to książki paranetyczne, w których przedstawiali swoją wizję pracy plebana. Więc biskup Masalski, jest mu przypisywana książka Kapłan Sługa Boży, w której bardzo precyzyjnie wskazuje na to, że każde kazanie powinno być niezwykle uproszczone, zarówno pod względem języka, jak i treści. Stwarzał wręcz indeks słów, których powinni się plebani wystrzegać, pochodzenia łacińskiego, oraz kładł nacisk na to, że każdy pleban powinien sam przygotowywać swoje kazania, a odczytywanie ich jest absolutnie zakazane, ponieważ zanudza słuchaczy. Jeżeli w ogóle korzystać z jakichś dzieł do przygotowywania kazań, powinny to być książki medytacyjne, a nie kaznodziejskie. I również zaproponował krótką listę lektur. Natomiast problem z tą książką jest taki, że pojawiła się w 1993 roku, więc dużego wpływu na duchowieństwo w czasach stanisławowskich już mieć nie mogła. Natomiast Józef Kossakowski opublikował książkę Ksiądz Pleban, w której stworzył modelowego kapłana, który charakteryzował się trzema głównymi cechami. Po pierwsze, miał świecić przykładem osobistym. Po drugie, miał brać udział w reformach społecznych i gospodarczych. I po trzecie, miał całkowicie rezygnować z rozważań teologicznych i skupiać się na teologii moralnej. Natomiast jest to znowu książka nieobowiązkowa do zakupu, napisana raczej dla innego odbiorcy niż dla plebanów, więc można było z góry założyć, że wpływ tych dzieł był niewielki na księgozbiory parafialne i na działalność duchowieństwa parafialnego. Natomiast zaglądając znowu do wizytacji parafialnych z lat 1782-86, mimo wszystko możemy się przyjrzeć, co w tych księgozbiorach istniało. Co ważne, w przypadku księgozbiorów diecezji grekokatolickiej chełmskiej mieliśmy do czynienia z książkami raczej zakupionymi przez plebanów i przez nich używanymi. Tutaj są to księgozbiory parafialne, które narastały przez setki lat i niekoniecznie świadczą o tym, co aktualnie było zakupywane. Natomiast widać pewną tradycję, która panowała w diecezji wileńskiej. Co jest charakterystyczne? Po pierwsze, nie ma tutaj katechizmu, ani jednej książki katechetycznej. Jest całkowita dominacja dzieł kaznodziejskich. Po drugie, jest książka medytacyjna, ale jest tylko jedna, więc również duchowieństwo nie było zainteresowane tego typu literaturą. No i wreszcie jest teologia moralna, są to podręczniki seminaryjne, które służyły do rozstrzygania problemów spowiedniczych. Natomiast można zauważyć pewne pojawianie się już książek o profilu oświeceniowym. W tych wizytacjach, które były najpóźniejsze, mogły się zdarzyć takie parafie, w których pleban już niedawno zmarł i zostawił już w testamencie książki nowe. Więc mamy 9 dzieł Michała Karpowicza, jednego z najwybitniejszych kaznodziejów oświeceniowych, i Wawrzyńca Rydzewskiego. Natomiast jest to pewien symptom zmiany. Nie można jednak stwierdzić, czy ta zmiana, do tej zmiany doszło ostatecznie, czy nie. No i wreszcie na końcu najciekawszy projekt, wprowadzony z największą dbałością o skuteczność realizacji, czyli projekt Michała Jerzego Poniatowskiego, wprowadzony w diecezji płockiej. Można jego profil ideowy podsumować poprzez oświecenie przez wyższość intelektualną. To znaczy Michał Poniatowski w rozporządzeniach pasterskich przedstawił bardzo długi program samokształcenia,
w którym wprost podkreślał konieczność zaznajamiania się plebanów z wieloma dyscyplinami wiedzy teoretycznej, dodającej świadomość teoretyczną do praktyki kapłańskiej, czyli na przykład z liturgiki, z biblistyki i tak dalej. Co ważne, wpisał wprost, że celem, dla którego plebani powinni zaznajomić się z tą wiedzą, jest dorównywanie towarzystwu lokalnemu, a nawet go przewyższanie. W tym liście pasterskim jest lista książek, ponad 60, które plebani powinni zakupić. Co więcej, w trakcie wizytacji wprost zapytał, czy te książki były zakupione. Można więc dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście były zakupione, w jakiej mierze i które. Więc jak to wyglądało? Najpopularniejszą książką w diecezji płockiej był Chleb duchowny, katechizm Jana Wójkowskiego, książka, którą Poniatowski w liście pasterskim określił jako bałamutną. Więc tutaj nie ma przełożenia bezpośredniego. Drugą najbardziej popularną książką była Biblia. I tutaj zwracam uwagę, że w poprzednich diecezjach Biblii nie było. W tym liście najbardziej rozpowszechnionych książek. Dalej mamy dzieła Samuela Wysockiego, Gabriela Antua, Piotra Skargi, Piera Cole, Kaspra Balsama i Wawrzyńca Rydzewskiego. I to są wszystko dzieła polecane przez biskupa. Więc w liście najbardziej popularnych książek diecezji płockiej dominują książki polecane przez pasterza. Na samym dole Hermann Bussenbaum, który był też z niechęcią przyjmowany przez biskupa, i Zacharię Lasselbre. Wydawałoby się więc, że przyjęli biskupi, czy plebani całkowicie reformę biskupa, ale pytanie trzeba zadać, których książek nie kupili. Biskup polecał 60, a pojawiło się tylko 6 i wszystkie te książki, które plebani zakupili, były to kazania oraz teologia moralna, która była podręcznikiem seminaryjnym. Odrzucili więc historię Kościoła, katechetykę, liturgikę, biblistykę i ascetykę. Więc 5 gatunków odrzucili, a przyjęli właściwie tylko 2. Odrzucili wszystkie te, które nie były praktyczne, które nie były użyteczne w nauczaniu ludu, które były przydatne tylko w konwersacji na tematy teologiczne. Więc czy można to odrzucenie nazwać konserwatyzmem? Może raczej dopasowaniem wykorzystanych materiałów do potrzeb zawodowych. Ale wracając do tematu oświecenia. Zakupili książki Kaspra Balsama i to w dość dużej ilości stosunkowo, a był to kaznodzieja nietuzinkowy, który na przykład w pierwszym kazaniu książki pokazanej na slajdzie argumentował, że rozum jest sojusznikiem wiary, a nie jej wrogiem. Podkreślał równość stanów społecznych wobec Boga w kontekście zbawienia. Poruszał tematykę społeczną. Akceptował jako istotną tradycję antyczną, w tym pogańską. Co podkreślał i argumentował, dlaczego jest to do zaakceptowania. Co więcej, poruszał tematy wyłącznie obyczajowe, a dogmatykę chował na dalszy plan. Z drugiej strony najbardziej popularna książka to jest Chleb duchowny, której popularność wynikała prawdopodobnie z metodyki, która była w niej zawarta. Metodyki nauczania dzieci, metodyki nauczania ludu. Również skupiania się na obyczajach i wyciąganie wniosków obyczajowych z dogmatów. Ale każdy rozdział Chleba duchownego kończy się egzemplami, pełnymi fantastycznych, czasami pseudohistorycznych przykładów, mających wywołać silne emocje słuchaczy, zarówno strach, jak i śmiech. Są to historie takiego typu. Przykładowo opowieść o bogatym synu, który za karę, który nie dbał o rodziców i za karę przykleiła mu się do twarzy żaba. I musiał z nim chodzić tak długo, dopóki nie przeprosił całego swojego otoczenia za to, co robił swoim rodzicom. I te przykłady biskup uważał za bałamutne, ale ewidentnie były skuteczne w nauczaniu, skoro to była najbardziej popularna książka w całej Rzeczypospolitej parafialnej. Ale to nie tylko książki. Biskup wprost mówił kapłanom, jakie tematy powinni poruszać. W układzie poziomym są tematy, które hierarchicznie uznane przez biskupa za najważniejsze. Najważniejsze według biskupa zwalczenie alkoholizmu, później przykazania o miłości, w tym przede wszystkim miłości braterskiej, miłości Boga również oczywiście, ale troszeczkę dalej, potem prawdy wiary, równość wobec Boga i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wysokość słupków pokazuje, jak często plebani deklarowali, że poruszali dane tematy. Więc widać
pewne klarowne rozbieżności. Nie było ani jednego, żaden pleban nie deklarował, że naucza o równości stanów wobec Boga. Natomiast aż 11 plebanów mówiło o konieczności dostosowania moralności do położenia stanowego. Więc poglądy na ten temat były rozbieżne. Nadużywanie alkoholu było kluczowym tematem dla biskupa chcącego reformować obyczaje, natomiast dla plebanów również nie było to aż tak bardzo ważne. Przechodząc jeszcze, no właśnie, jeszcze jest jedna sprawa. Biskup dawał nagrody tym plebanom, którzy układali kazania w sposób jemu bliski i wydrukował takie kazania w 1985 roku. Zaakceptował więc ich treść, ale jednocześnie one pokazują, co plebani diecezji płockiej mówili sami. I treści tych kazań są mocno inne od treści zawartych w kazaniach rekomendowanych. Więc po pierwsze w tym zbiorze jest kazanie, które mówi wprost o niebezpieczeństwie samodzielnego myślenia o wierze i nawet czytania Biblii przez duchownych, czyli jasna, odwrotnie niż pisał to Balsam. Prawie każde kazanie rozróżnia, co powinien robić szlachcic, a co powinien robić chłop w kontekście najróżniejszych tematów moralnych. Owszem, jest tam nacisk na kwestie społeczne, tak samo jak w kazaniach rekomendowanych przez biskupa i jest nacisk na dobre obyczaje, więc trochę jest zbieżności, trochę jest rozbieżności. I podsumowując to, co plebani robili, według ich własnych deklaracji, tworzonych z myślą o tym, żeby dopasować się do zapotrzebowań biskupa, a tym, co biskup chciał, porównanie wygląda w ten sposób. Program biskupa był raczej skierowany dla szlachty. Istotną sprawą była równość wobec Boga, równość w godności w kontekście zbawienia, eksponowanie Boga przebaczającego, traktowanie obyczajów jako podstawowych prawd wiary, czy prawdy wiary są mniej istotne niż obyczaje, rozum jako sojusznik wiary i co ważne, naturalne przyczyny zjawisk losowych, propagowanie zakładania piorunochronów itd. itd. W książkach, które czytali duchowni płoccy i w tematach kazań, które deklarowali, po pierwsze kierowali do wszystkich wiernych swoje wypowiedzi i raczej do ludu niż do szlachty. Po drugie podkreślali nierówność w obowiązkach i odpowiedzialności moralnej poszczególnych stanów. Bóg sprawiedliwy był raczej na pierwszym planie niż Bóg wybaczający. Był mocny nacisk na sakramenty, obrzędy i dogmaty. Obyczaje są również, ale nie są pierwszoplanowe. I rozum jest zagrożeniem dla wiary. No i wreszcie ponadnaturalne przyczyny zjawisk losowych, co widać szczególnie właśnie w katechizmie Wójkowskiego. Natomiast są też cechy wspólne, zarówno tych kazań pisanych przez duchowieństwo płockie, jak i tych kazań czytanych. Jest to język i styl prosty, klarowny, komunikatywny. Strukturalnie te kazania są ułożone w sposób bardzo logiczny. Skupienie się na tematyce społecznej i nacisk na dobre obyczaje. Więc wracając do tezy. Duchowieństwo parafialne przyjmowało te idee, które były po pierwsze zgodne z ich zapotrzebowaniami społecznymi i poparte naciskiem administracyjnym. To znaczy, tak się stało w diecezji chełmskiej grekokatolickiej i w diecezji płockiej, a nie stało się w diecezji wileńskiej, w której nie było tego nacisku administracyjnego i nie było też sprawdzania, czy tak się stało. Natomiast odrzucono te wszystkie idee, nawet jeżeli był nacisk administracyjny, to odrzucono książki, które były niepraktyczne, wyłącznie teoretyczne. Pytanie teraz, jak to wszystko ocenić w kontekście oświecenia. Czy można powiedzieć, że duchowieństwo odrzuciło oświecenie, skoro odrzuciło intelektualistyczne zamiary biskupa Poniatowskiego? Wydaje się, że nie, ponieważ to, co oni robili, było bardzo bliskie temu, tej wersji oświecenia, które propagował właśnie Masalski z Kosakowskim. Raczej jest tu więc kwestia wyboru, w jaki sposób powinno wyglądać duchowieństwo parafialne. I nie jest to napięcie między oświeconym biskupem a tradycjonalistycznym duchowieństwem parafialnym, ale raczej spięcie czy niedopasowanie dwóch grup społecznych, które nie rozumiały się wzajemnie i miały inną wizję tego, co powinno się robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie i teraz mamy chwilę na zadawanie pytań i dyskusję z prelegentami. Czy ktoś z Państwa ma ochotę, żeby zabrać głos? To podam mikrofon. Bo Pan mówił o książkach, o medytacji. Jak to rozumieć, to medytacja w tamtych czasach? Książki, które rozważały pewne prawdy wiary. To nie była medytacja w tym sensie, że
kontemplowało się swój oddech, czy nie było to ćwiczenie, była to lektura rozważań teologicznych na istotne tematy. Czy ktoś z Państwa? Może wystarczy bez mikrofonu, jeśli dosyć. Odnośnie pierwszej prelekcji, tutaj mam takie pytanie, tam było o platerze i o tym, że po rozbiorze były zachowane jeszcze jego tytuły, używane były przez władze carskie. Czy to jest jakiś przejaw respektu dla tradycji, czy stara administracja po prostu polska została zachowana po rozbiorze? No, dziękuję. To bardzo dobre pytania. Czyli nie wiem jakby, czy przez władze carskie, aż tak daleko bym nie szedł. Ja dysponuję dokumentacją sporządzaną na poziomie bardzo lokalnym. I na tym poziomie lokalnym... Na poziomie lokalnym rzeczywiście występują te nazwy. Natomiast jakby... W jakim stopniu była zachowana ta administracja polska? Szczerze mówiąc, nie wiem. To jakby nie jest temat, który był jakby w centrum moich zainteresowań i tutaj no przyznaję się do niewiedzy jakby co do szczegółów tej kwestii. Pani profesor Zielińska. Mam dwa pytania do pana Jakubowskiego. Czy tam są wcześniejsze jakieś próby lustracji, tej, którą robili rosyjscy żołnierze wchodząc do Polski w 1767 roku? To jest pierwsze. Mogą być gdzie indziej, więc dlatego pytam. A drugie, skąd pan jest taki pewien, że katolicy, którzy tam mieszkali, chłopi katolicy, to nie byli Polacy? Wydaje się, że jeśli byli, to byłaby to ludność tubylcza, to raczej byłaby ewangelicka. Na Łotwie jakie wyznanie panowało? Takie jak na całym terenie zakonu zakonu kawalerów mieczowych w XVI wieku przeszli na wyznanie na luteranizm, prawda? Nie? O, to się chętnie dowiem. Więc tak, po pierwsze, jeśli chodzi o opisy, lustracje sporządzane przez rosyjskich żołnierzy wcześniej, na razie nie znalazłem. Natomiast no, kwerenda trwa, może jeszcze znajdę. Natomiast są jeszcze lustracje z czasów polskich, tylko one nie są aż tak dokładne, jak to, co zrobiono w czasie mierzewania. Natomiast no, są te lustracje polskie z wcześniejszego okresu, tylko to jest jeszcze z czasów saskich, więc jakby dlatego tutaj teraz o tym nie mówiłem. Natomiast jeśli chodzi o kwestie wyznaniowe, to po dziś dzień Łotwa się dzieli bardzo wyraźnie na dwie części, a mianowicie południe, centrum i północ, czyli Kurlandia, Semigalia i Livonia są luterańskie, natomiast Ładgalia, czyli dawne Inflanty Polskie, to jest wschodnia Łotwa, to jest jedyny kawałek Łotwy, który jest katolicki. I to jest efekt działalności rekatolicyzacyjnej w okresie Rzeczypospolitej, że o ile właśnie w lennym księstwie Kurlandii przetrwał luteranizm, wprawdzie władze Rzeczypospolitej wymusiły już w XVII wieku równouprawnienie dla katolików w Kurlandii, ale było ich bardzo niewielu. Natomiast w Inflantach Polskich większość ludności stopniowo przez XVII i XVIII wiek wróciła na łono katolicyzmu. I więc jakby ci chłopi, tam nie było w ogóle gmin protestanckich. Nawet biorąc pod uwagę, że mnie interesują relacje między różnymi grupami religijnymi, ja bym bardzo się ucieszył, gdyby tam jakieś były. Natomiast w samym Dyneburgu jakby dopiero na początku XIX wieku powstała gmina ewangelicka, wcześniej jej nie było. Ja chciałem tylko dodać, że w dekanacie Kupiszki przygranicznym cała ludność była łotewskojęzyczna i był nacisk administracyjny biskupstwa, żeby plebani znali łotewski język, no i to byli katolicy też przygranicznie. Tak, już. Ja też tylko chciałam dodać, że jak przejrzy się produkcję wydawniczą
XVIII-wieczną z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego, przede wszystkim to, co wychodziło w Wilnie, to obok książeczek do nabożeństwa w języku litewskim i takich książeczek dla ludu, drugim nurtem szły książeczki w języku łotewskim, tak. I z punktu widzenia nakładów to była zarówno te, poza polskim oczywiście, to w języku litewskim, największe nakłady były w języku litewskim, później w języku łotewskim i to były odnawiane na dobrą sprawę co roku w kilkutysięcznych egzemplarzach, więc ten, bo one były zaczytywane, prawda, więc przeznaczone w znacznej części dla duchowieństwa parafialnego, ale także dla wiernych, którzy potrafili czytać, więc to były spore nakłady świadczące o tym, że był odbiorca no, katolickim. Dziękuję. Czy mamy jeszcze głos jakiś z sali? Nie widzę, więc chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za referaty i za Państwa udział w wysłuchiwaniu tych referatów. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa. W najbliższą środę odbędzie się tutaj o 18:00 wykład pani profesor Barbary Arciszewskiej o autorze tego wnętrza Kamzecerze. I zapraszam teraz na poczęstunek. Dziękuję bardzo.